No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry, jaką jest Pokémon Xenoverse. Jak widzicie pewnie od razu tam w animacjach Pokémonów troszkę zmieniłem skład, ale tak w sumie tylko troszkę, bo no jest tutaj moja Galvantula, doszedł Manticore, czyli ta Manticora, która ponoć ewoluuje przez szczęście. No i wrócił Shockbeard, ponieważ informowaliście mnie, że kolejna sala może być, chyba jest, wodna. No to przydałby się Pokémon rzeczywiście elektryczny. No zobaczymy, zobaczymy. Natomiast, słuchajcie, mój Manticore, mimo tego, że ma niski poziom, będzie expił, ponieważ posiada Expera. A ja dodatkowo złapałem pewnego Pokemona, o którym mi mówiliście, że występuje bardzo rzadko, bo 1% na złapanie. Więc może pokażę teraz, w jaki sposób zdobyłem Expera i jak złapałem tego ciekawego Pokemona. No dobra, no to jak już wszystko wiecie co i jak, no to fajnie, wiecie przynajmniej skąd mam Expera, to jest ta biblioteka, która była w jednym z poprzednich miast, no a w tamtym miejscu rzeczywiście jest szansa na tego Pokemona X, ale dość mała, no ale udało się, mała to mało powiedziane, no 1%, 1%. Dobra, czekajcie, odpalam deskę, od razu się muzyka zmienia. Tak jest. I lecimy gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ta moja Galvantula da sobie radę. Chociaż może Galvantulę zmieńmy. Ona ma stosunkowo wysoki poziom, a starter tak jeszcze średnio, średnio. Dobra, co ja tutaj miałem? W ogóle grę muszę sobie trochę przyciszyć. No tak, tutaj były te Pepe Quenu. Myślę, że będę trenował tego Pokemona również, ale no jeszcze nie teraz. Jeszcze. Na wszystko przyjdzie czas, na wszystko przyjdzie czas. A przynajmniej postaram się na każdego. Zadane było pod w jednym z komentarzy pytanie, czy zamierzam... a no tak, ja przechodziłem tutaj do tej jaskini. Czy zamierzam łapać wszystkie nowe Pokémony? Odpowiedź moja jest taka, że chciałbym. Chciałbym, naprawdę chciałbym. Ale czy się uda, to jest już inna sprawa. No będę próbował. Ile mogę i w ogóle. Kurczę, gdzie ja tu idę? Gdzie ja tu idę w tej jaskini? Nie wiem, ale mamy Rock'n'Roll'em. Naszego kamiennego kolegę z Unowy, który jak widać tutaj też występuje. Boże, nie kupiłem Ripelli. Aron, aż kusi złapać Arona, ale no nie będę go łapał. Nie będę go łapał. On ma normalnie mega ewolucję. Tutaj nie wiem jak to wygląda. Ej, ty, walczymy. Zaraz zobaczymy, czy nie warto mieć lepiej Sharpedo na pierwszym miejscu, skoro wodnej w ogóle. Być może warto, być może warto. Boldor. A może nie zmieniajmy? W sumie Aproar to jest cios specjalny, dźwiękowy. Nie jest zły. Oczywiście Smackdown jest cholernie mocny, ale no bijemy dalej. I bardzo dobrze Trish Out, bardzo ładnie. Manticore tutaj od razu 19 level, gratulacje, uczy się Poison Taila. On będzie bardziej pod fizyczny atak, więc Poison Tail jak najbardziej niech będzie. No i niech on tutaj dostaje poziomy, bo wiecie, za szczęście idzie oczywiście bardzo, znaczy może inaczej, za poziom idzie bardzo szybko szczęście. Więc jeżeli rzeczywiście mój Pokémon będzie wbijał poziomy jak szalony, no to mimo tego, że sam jakby osobiście nie walczy, to i tak to szczęście mu trochę wleci. A ja na to czekam. Aqua Jet go nie załatwi, to było więcej niż pewne. Rock Throw mocne, ale tutaj przeciwnicy słabi nie są, no ale dobra, przynajmniej tak jak mówię. Moja Chimera będzie expić jak szalona.
Dobrze jest, tylko powiedzcie, czy ja mam dość przedmiotów leczących? Mam nadzieję, że tak. Nie no, coś tam się znajdzie. Dobra, żeby się nie wracać co chwilę. Okej, dobra, jest git. Jest git. Co teraz? Max Ripple, o Boże, aż kusi mnie włączy. Wiecie co, dobra, włączam. kusi, no i włączymy. Może ja miałem te ripele? Boże, gdzie to jest? Ciężko się połapać z tymi przedmiotami. Nie, dobra, nie no, te ripele to chyba zużyłem niestety. No ale dobra, Max Ripple jest, więc jest fajnie. Co my tu mamy? Jakieś takie mnóstwo spadków. No ale idziemy. Nie, wiecie co, może dajmy jednak na pierwsze miejsce Sharpedo. Wierzę w ciebie, Sharpedo. A, on mnie zabiera do wejścia, dobra, z nim się nie walczy. On mnie zabiera do wejścia, jakbym się zgubił. A ja się jeszcze nie zgubiłem, a przynajmniej chcę w to wierzyć. oho, co my tutaj mamy? Coś ciekawego tu mamy, zaraz zobaczymy. Dobra, na razie ten ziomeczek, a ja się napiję kawy. Kung Fu! No dobra, ani ciosy fighting, ani ciosy normal nic mi nie robią, więc mam nadzieję, że... Knock off. Dobra, tego nie przewidziałem, ale Cursed Buddy chyba mu zablokowało ten atak i doskonale. Oby to trwało jak najdłużej. Oby to trwało naprawdę jak najdłużej, bo ja go nie mam za bardzo z czego bić. Gorzej jak zaraz przestanie to działać. A on dobry jest, myśli. O właśnie, czekał aż przestanie działać. Oj, no to leżę. Niestety, wszystko co piękne nie trwa wiecznie. No, Kung Fu wcale taki słaby nie jest. Dobra. Shockbeard. Zapraszam do walki. Tak jak mówię, ty musisz expić. Chciałbym zobaczyć na kolejnej sali najlepiej jego ostateczną ewolucję. To było coś, co bym bardzo chciał zobaczyć, no ale zobaczymy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. O, 20 level, tak jest. Sam Shockbeard również trochę. Trochę expi. Co my tu mamy? Nie wiem, ale przejście zablokowane. Dobra, bo ja tutaj nie wrócę, co nie? Tu były te... Nie, może i wrócę. Tak czy siak myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobić coś takiego. Niby tak. Dobra, pójdę się podleczyć, słuchajcie, do Poké Center. Tak jak mówię, no nie mam za dużo tych przedmiotów, ale wydaje mi się, że właśnie powinienem troszkę pokupić i Ripple, bo Ripple, jak widać, trochę mi ułatwią życie w tej jaskini, w której Pokémony się rzucają na mnie. Co chwilę, tak właściwie, co chwilę. Ale już przestał działać. No niestety, wszystko co piękne nie trwa wiecznie. Dobra, co mi ty sprzedajesz? Co mi ty sprzedajesz? Tak jak mówię, ja potrzebuję, no super repelling. Kurczę, no nie tanie sprawy to są, nie tanie sprawy. Ja chcę jeszcze kupować. Revive, to już trochę mam. No to ja myślę, że te super potiony, no niech wlecą tutaj w jakichś dużych w miarę ilościach. Dobra, za 10 kafli. Powiedzmy, nie chcę się też całkowicie wyrzucić z tych pieniążków, no ale trzeba ułatwiać sobie życie. Ja wiem, że ktoś powie, wiecie, że po co ci super ripele, walcz każdą walkę, rozgrywaj. I to jest niegłupi pomysł oczywiście, żeby toczyć każdą jedną batalię. Tylko problem robi się w takim momencie, gdy ja nagrywam, a to trochę trwa. Więc rozumiecie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie chcę was zanudzić na śmierć jakimiś takimi mało ważnymi walkami. Dobra, fajnie, że walczę w ogóle z tymi dzikimi poksami, bo czasami co którąś walkę można zdobyć przedmiot, dlatego mam 3 razy King's Rock, 12 razy Sticky Barb. Ale to takie średnie dla mnie jest. Light Ball, Quick Lot akurat kupiłem, Soft Sand, no dobre rzeczy ogólnie. No dobra, tylko teraz tak. Jajku, bo to się łatwo idzie pomylić. Z tobą już... właśnie, od ciebie kupowałem. Ty miałeś coś takiego mega rzadkiego. Nie, ale tu są ripele. To już otwierałem. Tak, it's too risky. Jak tak się wyświetla, znaczy, że to już było. Dobra, wolałem się upewnić, wiecie, niż potem wracać się i w ogóle. No dobra, to gdzie ja tu mam iść? Gdzie ja tu mam iść? Chyba tutaj. To tak wygląda legitnie to miejsce. Oho, i jest nawet jakaś walka. No nie, znowu tutaj... Ja z jakimś drwalem walczymy. War Turtle! No proszę! Kurczę, mój biedny Sharpedo ma za niski poziom. Do czego to dochodzi? Natomiast... w dwa wodne Pokémony naprzeciw siebie. No Water Pulse to mi raczej za dużo kolego nie zrobi. Mimo tego, że to jest jednak Sharpedo. On nie ma dobrych obron. No i na niego trzeba uważać, bo on to jest taki, wiecie, jak ktoś walnie go czymś super efektywnym, to leży. No ale no nie Water Pulse, nie Water Pulse. Dobra, ziomeczku, przegrałeś. To się dla mnie liczy.
Tam jest znowu jakiś typek. Czekajcie, a tutaj czegoś nie ma? Nie wiadomo. Kurczę, to są jacyś goście, którzy łowią. No ja mam nadzieję, że mają wodne pokemony. Ej, wierzę, proszę nie zawiedźcie mnie. Ja wiem, że wyglądacie na... No nie, w sumie chciałem powiedzieć, że wyglądają na goście od kamiennych pokemonów, ale nie, w sumie nie. W sumie ci od kamiennych i od wodnych wyglądają podobnie w tej grze. Przynajmniej to jest takie moja mała spostrzegawczość. W ogóle Magikarp na 20 poziomie, dlaczego to nie był Gyarados? Proszę, powiedz, że masz Gyaradosa, dziękuję. Tylko, że Intimidate. Niedobrze. Intimidate zły, bo tak to bym go rozwalił, a tak to on coś mi tam jednak zrobi. Niestety, ale expa będzie dużo. O tak. I na to czekamy. Dużo expa. Kolejny Magikarp. Obstawiam, że ostatni będzie Gyarados. Że wiecie, dwa Magikarpy, dwa Gyaradosy, tylko to zmniejszenie ataku będzie bolało. A nie. A tu za małe zaskoczenie. Trzy Magikarpy i Gyarados. Chyba, że ma piątego Pokemona. Nie spojrzałem, ile miał ich dokładnie. Tak czy siak. No to te już dają mniej expa. O, ale mimo wszystko, nie no, cztery Magikarp. No dobra, dobra, cieszę się, że był jeden Gyarados i to już jest coś. Z tego się trzeba naprawdę cieszyć. Dobra, mamy cię, panie fanie Magikarpiów. Uuu, a tu co mamy? Super Ripple, akurat coś, co tracimy, dostajemy. No i bardzo dobrze. Coś czuję, że do takiego miejsca jak to będę musiał wrócić, jak tylko nauczę się surfa. Czy ty w ogóle coś wspomniałeś o Dratinim? Być może. O kurde! Honchen, to jest ewolucja tego, co złapałem na wędkę, ale z tego, co mówiliście, to on jest chyba tylko smokiem. Kurczę, dobra, to nie bij go ze Sparka. Bij z Acrobaticsa. Dobra, to mi za dużo nie zrobi. Jakie to bydle twarde. Dobra, wiecie co? Zmiana. Galvantula. Galvantula już. Ja mam na ciebie sposoby, o ile... To jest rzeczywiście on. No nie, Dragon Rage. Obym był szybszy. Dobra, jestem szybszy, jest kryt doskonale. Znajomość typów wiele pomaga, jak widzicie. A przed nim nie ostrzegaliście. Oj, tam. Szczególnie ta moja Chimera dużo dostałam. Masakra, tak. Wszystko przychodzi na to, na tego, co czeka. No dobra, a powiedz mi, kolego. Powiedz mi, czy ja mogę tutaj coś złapać nowego? No nie wiem co. Jakieś różne, wiecie, rybki tu... No nie wiem. Coś złapałem, ale ja nie chciałem. No fajnie, Magikarp, super. Ale to nie był mój cel. Ja bym się chciał zorientować, czy coś może gdzieś tam na dnie morza leży. Kto wie, dobra, spławik sobie leci. O, ale to zrobiłem szybko! Dobra, leć w dół. Dobra, teraz przed tym uciekaj. Oj. Dobra, udało się. Dobra, jakoś jest. Kurczę, dobra, jakoś idziemy. Nie wiem, czy tam coś mnie czeka fajnego, czy nie za bardzo. Szczególnie, że ta gra czasami tak za szybko trochę daje tą reakcję. No nie, zobaczcie, jak zszedłem nisko. Przecież tu powinienem jakąś legendę znaleźć na tym. Może dnie, ale znalazłem skrzynię. A na skrzyni dostaję Floatstone'a. Dobra, wiecie co? Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy złowić Pokemona, tylko z tych głębszych obszarów. W sumie nie wiem, czy to jest różnica. Czy on będzie z głębszych, czy nie. Czyli co, ja mogę tutaj po prostu co jakiś czas dostać jakiś losowy przedmiot po prostu, czy jak to działa? Któż to wie? Dobra, o, coś złapałem. Pewnie znowu Magikarp. Nie, od razu Gyaradosa. O kurde, ale to jest fajny sposób na ekspienie. Jakbym miał spotykać Gyaradosy, no to fajnie. No tylko, że to zmniejszenie ataku, no jeżeli mój... O, dobra, tym razem wystarczyło. Dobra, ile? No. Jak na dwa Pokemony, to tak fajne. Dobra, ale kończmy te połowy. Wszystko fajnie, wszystko spoko, ale czas mi ruszać. Czyli co? Teraz jest ten ziomeczek. No dobra, Sharpedo, to jest twój moment. Ty, nie? O, on coś sprzedaje. Kamienie, Hydrock, Dumbrock, Smoothrock, Icerock. Powiem tak, kupuję po jednym. Wszystko się może tak właściwie kiedyś przydać, więc nie żałujmy sobie. Szczególnie, że to są, wiecie, te kamienie, które przedłużają działanie. Właśnie na przykład Sunny Day'a czy Rain Dance'a, to jest dobre. O, i tu mogę się leczyć. No fajnie, no nie dziwię się, bo tu widzę, że tu dużo walk będzie. Co jest? Tak, mój kolega został tutaj wzięty za zakładnika przez tych kryminalistów. Pomóż mu, błagam cię.
No ja spróbuję, ale to są też zwykli ludzie, nie wiem czy widzisz. Też muszę się ich pozbyć. Jako gapiów. Markrow. Akurat kurczę tak średnio teraz ten Markrow, no ale dobra, Biscuit smaszam. Dobra, to będzie załatwię go, ale kosztem mojego Pokemona, niestety. Ale dobra, przynajmniej moja Chimerka nie narzeka. Ona zdobywa całego expa. Charma się uczy. Nie, Charma nie chce. Dobra. Trishaucik, ja wiem, że to nie jest miejsce dla ciebie stworzone, środek jaskini, ale wchodzisz. Granbull. O, proszę. Dobra, czekajcie na wróżkowy, no to miałem super efektywne. Dobra, Beast Jet Strike'a. To dobry Pokémon, dobry. Headbutt jednak słaby nie jest, kurczę, no ale to są, wiecie, to są już takie mocne Pokémony w najwyższych formach. One mają prawo tutaj robić dużo. No ale dobra, mamy możliwość leczenia, tylko że niestety za pieniądze. No nic, nic. Ej, czy ten Hipcio nie może mi jakoś pomóc? Bo to trzeba jakoś, wiecie, przesunąć. Dobra, ten Hipcio mi nie pomaga. Tu mamy wyjście z ulicy, znaczy z jaskini na ulicę 7. Ale ja bym tu jeszcze wrócił, ponieważ tutaj jeszcze ewidentnie coś musi się dziać. Więc chodźmy. Dobra, ziomeczku, widzę, że też masz deskę. Masz fajną czapkę z Mimikyu, szanuję. I masz Riolu. Okej, okay, zaskakujące. No Metal Claw, no nie mam nic lepszego. Jeszcze nie trafiam. To jestem ja i moje szczęście. Ujujujujuj, Kanter. Znowu mi to zrobił, Jak ja cię za to nie szanuję, Riolu. Dobra, moja Manticora, mam nadzieję, że nie przegra tej walki. Ej, ty masz jakiś wróżkowy atak? Dobra, już się bałem, że nie. Come on, leżeć tutaj, Riolu, leżeć. No, XP. Nie zauważyłem, kto kolejny, ale zmieniamy. Nie no, muszę się podleczyć, bo siła moich Pokémonów mocno maleje. Nie wiem, czy kolejne miasto jest daleko, czy nie. Wolę chyba tego nie sprawdzać. O, nie, super. Super. No, coś tam zrobimy, ale ten jego Rock Slide jest naprawdę mocny. Ała. No nic. Kurczę, ja mogę to... Nie no, dobra, nie przegram. Mam Galwantulę, która się całkiem dobrze trzyma. Chociaż jak ona by dostała kamiennym ciosem, to razy 4. Ona w sumie... Galwantula jest fajna, ale zarówno od ciosów ognistych, jak i kamiennych dostaje razy 4. I to może być naprawdę w przyszłości znamienne. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie, że wygrywamy. Na razie, ale ziomek nie był wcale taki słabym. Nie no, tam ewidentnie coś jeszcze jest, słuchajcie. Idziemy się leczyć. Tak jest, 500. Ale to takie zdzierstwo, żeby za takie rzeczy płacić, no. No nie. O, a tu mamy jakieś zejścia, tutaj jakieś przejścia w ogóle, których na razie nie odblokuję. Tak samo jak tego tutaj. Mam nadzieję, że to wkrótce się zmieni. Starpis, czyli pieniądze. Dobrze, bardzo dobrze. I co my tu mamy na samym dole? Znaczy nie wiem, czy to jest sam dół, ale w każdym razie coś tu jest do... Oj, no to mamy ich, moi drodzy, mamy ich. Tutaj się szwendają cwaniaczki. Oj, i tutaj też, ej nie, to oni coś... No... Tak, zamkną Mewsta walką, a tu przybywa nasza droga Alice. Alice, no witam i walczy ze mną razem. No, jak ja nie pogardzę wspólną walką, bo dwóch na jednego to trochę nieuczciwe. No ale zobaczymy. Jezu, ile wy macie tych cyferek? 063, 547, ile tego będzie? Nie wiem, ale klink. Dobra, bij z Phantom Force'em. Jak zniknę, to się chyba nic złego nie stanie. No ale no gdzie Pekiem, moja droga? No gdzie? Dobra, dobrze, że słuchajcie, one chcą nawalać tym Discharge'em. Dobrze, że się skryłem. Ale pewnie teraz oberwam. Oberwałem, niestety. Na ten jej Shockbeard to za dużo nie robi. Handower. Dobra, powiem tak, ja bym uderzył w... Wciąż nie wiem do końca, w kogo biję. To jest jakieś takie bardzo nieintuicyjne. Biją. Dobra, no nie, no ten znowu paraliż, ale chciałem się pozbyć Klinka, bo jest dla mnie zbyt niebezpieczny, chociaż Handower też czasami typu ciemność. Na całe szczęście atak nie we mnie, chociaż tyle. No dobra, weź wypuść kogoś bardziej pożytecznego, no chociażby ten Pikachu wróżkowym, a tu Golbacik. Dobra, ja bym spróbował po prostu Aqua Jetem w Handowera. I to działa jak należy.
Tak jest. Tak jest, tak jest. Coś tam dostał, no ale niestety atak na mojego biednego Sharpedom. No nic, zdarza się. Dobra, Trishout, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy i z Fire Puncha go poczęstujemy. To tak, ta moja przyjaciółka, to tak, wiecie co, to jednak nie jest chyba za duże wsparcie, serio. Chyba bym wolał mieć swoje dwa Pokémony niż z nią. W ogóle ja teraz się skapnąłem, że dalej oczywiście nie włączyłem animacji ataków. Ciągle o tym zapominam. Niestety. I ona chodzi ze mną, a to znaczy, że będzie mi leczyć Pokémony pewnie, doskonale, doskonale. Poczekajcie. Nie no, muszę to pamiętać, bo... Znaczy, niektórzy mówią, że wolą z was, niektórzy, że nie, no, różne są zdania. A, czyli nie mogę iść dalej, muszę tutaj iść, dobra. Dobra, czyli tu walczymy, no po co tu leczyć się, skoro... Skoro nie będzie chyba aż takiej potrzeby. Dobra, ten Sharpedo to niech sobie po prostu troszkę pod XP, bo ten... To jest fajny, mocny Pokémon. A niestety... Ma niski poziom w porównaniu do innych przeciwników. Dobra, co tam masz, ziomeczku? Znowu, dobra, teraz to będą tylko podwójne walki, nawet jak jeden przeciwnik. O, ale za to... Czy nie? Nie, dobra, bo już myślałem, że to jest mój drugi Shockbeard, ale nie, dalej z nią walczę, no spoko, spoko. Dobra, na Gastliego spróbujemy. Swiftem próbowali, no gdzie we mnie Swiftem? Gdzie? Spark, oby na Golbata. Dobra, dobrze, w końcu myśli. Tak jest. Jeszcze paraliż, no i to chciałem zobaczyć. Hex we mnie nie bije. Phantom Force za to działa perfekcyjnie. Dobrze jest. 25 poziom. Kurczę, no ta moja, słuchajcie, Manticora to już w tym momencie ma wyższy poziom od Sharpedo. Ale no nie ma co się dziwić, jeżeli zgarnia expa co walkę, to inaczej być nie może. No ale dobra, Sharpedo nie chce być gorszy. Dogonił. Też 25 level. Fajnie, fajnie. Dobra, co my tu mamy? Mnóstwo przeciwników, no to jest jaskinia. Cała jaskinia tej drużyny niebezpiecznej. No. Co ty tam masz? Ziomeczku z Teamu Dimension. Stal i jeszcze raz stal. Dobra, no. W sumie powinienem, może, wiecie co, może powinienem jednak dać jako pierwszego Pokemona sobie mojego startera, może będzie bardziej użyteczny na tych przeciwników. A i knock off nie trafia na całe szczęście. O, paraliż, tak jest, bardzo dobrze. Phantom Force myślę, że załatwi sprawę, no serio nie? A ten jeszcze mógł chociaż tym pekiem walnąć. Walnąć w klinka, a tak to on mi, no właśnie, co nieco mi robi, jeszcze się nawet boostuje. Toxic Spikes. Nie licz na to, że mi kogoś załatwisz, typie. Dobra, dobijamy. Dobijamy. Miejmy już te koła zębate z głowy. Spark, dobra, w końcu coś pożytecznego zrobiła nasza koleżanka. Ale on się trzyma. Metal Claw, ale to mnie nie załatwi. Dobra, myślę, że już można śmiało Aqua Jetem lać. Może wystarczy? Wystarczy. Co? Nie? Ty przeżył? Nie, no chyba mu dosłownie jeden HP został, bo był ten paseczek taki mały, że nawet go nie widziałem. Niezłe. Dobra, wiecie co, tak jak mówiłem, dokonajmy małej zmiany. Trishout, zapraszamy, co my tu mamy? Proteinka. Okej. Dobra, tam coś się więcej dzieje, ale ja bym się chciał rozejrzeć tutaj, chcę każdą walkę ogarnąć. Jak wiecie, doświadczenie się samo z siebie nie bierze. Dobra, trzy poksy masz, co takiego? O! Nie obraziłbym się, gdyby to były dwa klinki, no ale no cóż, w takim razie Fire Punchem. Tak jest, no nie przetrwają tego, no nie ma takiej opcji. A Spark myślę, że też swoje zrobi. Dobra, zaczynasz, jak masz takich przeciwników, to swoje potrafisz tutaj ugrać. Więc nie najgorzej. Kurczę, no dalibyście chociaż Golbata, o właśnie, dziękuję. Właśnie tego oczekiwałem od życia Pokemona, który da troszkę więcej expa. Swift, no liczę, że Spark zakończy sprawę. I Spark musi zakończyć sprawę. Doskonale. Świetnie. 500 to już jest kolejny level. Coś się dzieje z tym expieniem. Dobra, ty tutaj. Come on. Dobra, coś czuję, że ten to będzie miał stalowe. Skoro tamten miał trujące, to tak ten wygląda mi na specjalistę od stali.
Dobra, pomyliłem się bardzo. Nunwiel, czyli nasz duch zakonnicy. Dobra, on był duch i wróżka? Tak. Tak to chyba wyglądało. Ejku, Confused Ray, jak ja nienawidzę, jak przeciwnicy mi to robią. Dobra. Ty bijesz za to w golbacika. Tak, niezbyt dobrze, bo dwa Pokémony. A w ogóle dwa Confused Ray na mnie. Co wam się odwaliło? Czemu na mnie? Aha, to nie działa. Tak jest, więc stosujcie sobie te bezsensowne taktyki. Dobrze jest. Confused Ray, dobra, tylko Shockbeard. Nie rozwal tego Golbata. Oczywiście nie może tego zrobić. Nie może. Dobra. Oj, ale czy ja to mogę? Ha, ja mogę. Dobra, mój starter jednak fajniejszy. Dobra, i... A już myślałem, że będzie kolejna informacja, że wiecie. Jeszcze, dobra, więcej. Ej! Że kolejny level wbity. Ej, dobra, bo tak, z tobą walczyłem, gościu. Czyli tak, tutaj zaczęło się, tak, dobra, czyli tak, tutaj było inne przejście. Diema nie dostanę. O, a to jest chyba ten zakładnik, którego muszę uwolnić. Dobra, ten może być wbrew pozorom trochę mocniejszy, ale na razie ci granci nie są jacyś najgorsi. Dwa poksy, dobra. P08, znaczy P, ale tak sobie wiecie z angielskiego, że P. To w sumie dziwnie zabrzmiało, ale dobra, nieważne. Nieważne. Cisnąć. Gastly leży. Tak jest, i Trishout chyba będzie miał 27 level. Dobra, fajnie jakby się czegoś uczył. Oczywiście się nie uczy. Swift, co wy się tak... A nie, dobra, chciałem powiedzieć, co tak się na mnie fokusują, a przecież... Swift bije dwa Pokémony. Zapomniałem kompletnie. Dobra, jeszcze jakiś Fire Punch. Ładnie. I Spark do tego. Tak jest. I więcej expam. Dobrze, jaki error, to żaden error. No. Tak, ten próbuje mnie okraść, świr, no ale ja cię już uratowałem, gościu, już teraz ci już chyba nic nie zrobi, wyskoczył mu error. Jakby jakieś, wiecie, roboty, czy może to są rzeczywiście roboty, my w sumie ich twarzy nie widzimy. Co nie? Dobra, to co? Muszę podejść do tych tutaj. Ej, to są kamienie, czy to są skamieliny? Ej, to są chyba skamieliny. O kurde, będę mógł wybrać skamielinę czy coś. No zobaczymy. Na razie nie myślmy o nagrodzie, bo jeszcze muszę ich pokonać. Ta czcionka jest tak zła, że to wygląda jakby były 3L. Ale tam jest... Pupilon. Tam jest chyba... Nie, tam jakby pod mikroskopem patrzeć, to pomiędzy wydaje się, jest chyba troszeczkę inne. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak właśnie... tak właśnie jest. I to jest Pupilon. Tak on się chyba ładnie nazywa. Dobra, załatwiłem Klinka. To też ważne, no żeby nie robić za dużo. O, Honklos. Proszę bardzo, ty się czegoś tutaj uczysz. Może zamiast Attracta albo Assist. Z Assist nie będę korzystał. Dobra, Pek. Nie dostał super efektywnie. Co to za typ w ogóle może być? Ma jakieś elementy różowego, ale czy to jest Pokémon wróżkowy, to ja nie wiem. Ej, chciałbym w Arona, bo Aron może mnie naprawdę mocno pyknąć. Dostał słabo, bardzo słabo. A ten się dalej skupia na tym, no ale przynajmniej dobrze. Dobrze się skupiam. I Rock Slide. Ojejku, to będzie super efektywne zarówno na mnie, jak i na Shockbearda. To musiało zaboleć. A do walki wchodzi jeszcze Blingrim. Powiem tak. Bijmy Blingrima. Dobra, super. Out of confusion. Cudownie. I on leży na hita. Tak jest. No ale niestety coś czuję, że kolejny atak Arona załatwi naszą dwójkę. Taki mały Pokemonek. A ile potrafi, co nie? Jeszcze ma mocną obronę, więc też nie jest taki prosty. Ale ja uniknąłem tego ciosu. Doskonale. No i jestem straszny, że się cieszę z nieszczęścia naszej przyjaciółki, ale spokojnie na sobie uzdrowi te Pokémony. Nic złego się nie wydarzy na pewno. Dobra, kończ to. To nie za wiele zrobiło, ale już to zrobiło tyle, co powinno. Dobra, i kolejne błędy im wyskoczyły. Tak, tą bitwę wygrałeś, ale wojna się jeszcze nie skończyła, jest daleka od zakończenia. Okej, tak. Wasz generał, nie wiem kim jest wasz generał. To chyba nie ten chłopak, którego spotkałem. Dziękuję wam bardzo, uratowaliście mi życie.
Okej. Tak, czy to są skamieliny, moi drodzy? To są skamieliny, ja chcę chociaż jedną. Nigdy nie widział czegoś takiego. Nigdy bym nie pozwolił tym ludziom zabrać tą. I pozwolę wam sobie wybrać po jednej. Tylko ja nie wiem, co wybrać. Dobra, to jest, słuchajcie, skamielina starożytnego Pokemona, który żył na lądzie. Okej, a to jest, obstawiam, że wodnego. Nie, to jest starożytny Pokemon, który wyszedł z innej przestrzeni? Powiem tak, kurczę, ciężki wybór, aczkolwiek wydaje mi się, że ten, który żył na lądzie, patrząc jeszcze na ten czerwony kolor, to może być albo Pokemon ziemny, ale bardziej obstawiam, że ognisty. A ja już posiadam ognistego startera, posiadam Elekida ognistego, więc może wybierzmy tą skamielinę. Mam nadzieję, że nie będę żałował, a mam nadzieję, że tego drugiego Pokemona kiedyś dostaniemy. Pewnie ona sobie wybierze, tak. A nie, on sobie bierze to do laboratorium. Okej, tak, musi już iść. Kurczę, bałem się, że będziesz smutna, że nie dostałaś nic. Nie no, spoko. Może jeszcze kiedyś dostaniemy tą skamielinkę, byłoby mi bardzo miło. Natomiast ja już tutaj zrobiłem, co miałem zrobić. Dobra, ciebie nie było tu chyba wcześniej. Czy to jest ten sam koleś, który był tutaj? Nie, to jest jakiś inny. O, i ten daje mi Comet Shard jako podziękowanie za pomoc. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. A teraz to ja już mogę sobie śmiało wychodzić. Teraz już nie będzie takiego łatwego leczenia niestety. Uuu, a tu jeszcze co nieco. Clean Stack, okej. Ty! Walczyć chcesz. Tak się tego spodziewałem. Dobra, co tam masz, co tam masz, co tam masz? Czarny pasie, masz Krouganka. Okej, Krougank nie wydaje się być zbyt trudnym przeciwnikiem. Czy padnie na Fire Puncha? No chyba nie. No, a jednak. Jednak, Trishaud, ja cię nie doceniam czasami. Czasami, ale ogólnie się doceniam, więc nie narzekaj. I jeszcze Heracross, no perfekcyjny Pokémon, dający dużo expa. I myślę, że... chyba padł. No nie, przeżył. Skubany. Skubany, no ale Aerialize to mi za dużo nie zrobi. Dobra, kończ to. Kończ to, kończ to. Ja będę musiał chyba wziąć tą moją, słuchajcie, Manticore na pierwsze miejsce i dużo z nią biegać, bo to takie coś też wtedy daje szczęście. Chciałbym zobaczyć jej ewolucję. Boję się, że to jeszcze troszkę czasu wymaga. Kamieni na razie też przesuwać nie mogę. Niestety. No dobra, ale pytanie, jak daleko jest kolejne miasto? Chciałbym bardzo znaleźć takie miejsce, w którym mogę się leczyć bez większych problemów. A to jeszcze może być troszkę czasu, zanim to nastąpi. Ej, dobra, ty tutaj. Walczmy. No ale ogólnie tutaj też wydaje mi się, że powinny być jakieś też, wiecie, no wyższe poziomy Pokemonów. O, jest Papakueno. Ciekaw jestem, jak wygląda ewolucja tego Pokemona, bo coś czuję, że może być naprawdę fajna. O, kryt. Oby więcej takich Trishaut, oby więcej takich. Dobra. I mamy Pokemona wróżkowo. Trawia z tego, no perfekcyjny przeciwnik. Absorb? No nie, no nie, no gdzie mi tu z absorbem? Gdzie mi tu z absorbem? Fire Punch. Przeżył, przeżył. Kurczę, trzeba było walnąć z ciosu z Priority. Pewnie by wystarczył na spokojnie. A tak, to zawsze mi zabrał z te 2, czy tam 3 HP, nawet nie spojrzałem ile. Dobra, we miss God. Mamy cię i jest level up, 28. Uczy się Screecha, naprawdę. Nie było nic lepszego. I tutaj też 28 level. Tak jest, Sarwina, wybacz, przegrałaś. Co my tu mamy? Czy widziałem jego hipopotasa? Tak szczerze mówiąc, to tak. Widziałem. Mogę zagadać do tego hipopotasa i nie wiem, zaprowadzić go? Chyba nie. Kurczę, co mam zrobić, żeby powiedzieć ci, że go widziałem? Nie wiem. Nie mogę nic zrobić. To jest jakaś w ogóle niewidzialna ścianka. Co to jest? Muszę przynieść jedzenie dla mojego mistrza. O co biega? Nie mam pojęcia. Myślę, że Ripela nie ma co też tu stosować. Może tu jakieś nowe Pokémony występują? No, Kadabra występuje. Okej, ale za Kadabrę to już trochę expa wchodzi, więc to taki fajny trening. 20 levele to tak, wiecie, już naprawdę można trochę trenować. Też tak dużo doświadczenia wcale nie. Soft Sand, kolejny już. Okej. Dobra, i... chcę przejść dalej, ponieważ wydaje mi się, że tam jest już miasto, wiecie?
że tam jest już jakieś miasto, ale zastanawia mnie ten cały dziwny typek, który ma przynieść jedzenie dla swego mistrza. Wygląda na jakiegoś rycerza, zresztą tutaj widzicie, mamy takie rycerskie czasy, przecież byliśmy już w mieście, gdzie była księżniczka, był cały dwór, rycerze i takie tam różne ciekawe rzeczy. O, glesjonik. Glesjon może przeżyć mój atak, bo to jest wytrzymały skubaniec i zrobił to bite. Nie, no nie da rady mnie bajtem pocisnąć quick attack. Oj, dobra, żyjemy. Bardzo dobrze, próbowałeś Glesjonie, próbowałeś, ale poległeś. No i dobra. Oby to było jakieś miasto. Nie, no to musi być miasto, to jestem już za daleko. Ej, co się dzieje? Ej, coś się stało? Co? A, blefowałem, nie jestem baseballistą. A, on się przebrał po prostu, jest jakiś mały ninja. Co jest granem? A tu Ishtar City, jakieś... Tu jakieś jedzenie ludzie przynoszą. Masakra, to jest jakaś oaza. Ciekawe. Tak, lady, wstawaj proszę. Tak, powiedzcie coś. Dlaczego nikt nie odpowiada? Przerwijcie tą hipnozę. Tak, muszę iść po pomoc. Ej, oni naprawdę coś dziwni są. A ty kim jesteś? Pierwszy raz cię tutaj widzę. Ach, nie jesteś pod wpływem tego zaklęcia. Proszę cię, trenerze, o pomoc. Tak, coś się musiało tutaj stać w tym mieście. Okej. Nawet liderka utknęła we własnej sali z tego powodu. O kurde. Jesteś jedynym, który może nam pomóc. Czy pomożesz temu żołnierzowi? Kurczę, no chyba tak. Pomożemy. Tak, nie trać czasu. Dobra, ja bym nie tracił czasu, ale ja bym chciał znaleźć coś takiego tutaj jak Pokémon Center. Chyba, że nie mogę skorzystać, bo też jest jakoś zablokowane. Nie wiem. Dziwne rzeczy się dzieją. Ten też jest pod wpływem hipnozy. I wszyscy, zobaczcie, to wszyscy mówią, że muszą przynieść jedzenie. Dobra, powiedzcie, że tu mogę leczyć za darmo. No nie, muszę płacić. Chamstwo. Chamstwo. Dobra, ale muszę poznać tajemnicę tego miejsca. Coś czuję, że to będzie naprawdę interesująca tajemnica. Natomiast, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Odcinek dość długi wyszedł, ale no sporo się działo. Natomiast jeżeli wam się podobało, to strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc, do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!